Był barwny i zabawny korowód, wieniec dożynkowy, pyszny kołocz wypieczony przez gospodynię, sporo muzyki i tańców. Słowem, tak rolnicy z Książenic dziękowali za tegoroczne plony podczas tradycyjnych dożynek. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć także naszej kamery. W niedzielne popołudnie na jednej z książenickich ulic ustawił się wielobarwny korowód. Już pierwsi uczestnicy pokazali, że książeniczanom pomysłów nie brakuje na wesołą zabawę. Stylowa mieszkanka Książenic, dokładnie, tak powinna wyglądać. Dokładnie. My na gościnnych występach u sąsiadów dzisiaj. To nie nasz rejon, ale nas zaprosili i bardzo chętnie skorzystaliśmy. Przybranie jest typowo losowe. Celem było ukazanie nowego, odremontowanego dzika, który myślę posłuży jakiś czas. A jak będzie, zobaczymy. No. Ta chęć do tego. Trzeba mieć chęć, żeby coś zrobić, no i żeby coś było. Nie pokazać ludziom, że jednak coś idzie zrobić. Przede wszystkim nie wstydzić się. W korowodzie ustawili się prawdziwi rolnicy z dziada pradziada, a takich tutaj nie brakuje. Dowodem na to był piękny wieniec dożynkowy, który dumnie prezentowały gospodynie wiejskie na jednym z wozów. Jednak rolnicy w tym roku nie mieli szczególnych powodów do zadowolenia. Żniwa nie obrodziły jak zwykle. Mało wydajne. Czyli pogoda nie dopisała w tym roku, tak? Pogoda nie dopisała. Teraz, ale całe lat, cała wiosna, nie deszcze padali. Pogoda popsuła zbiory także i pszczelarzom, których również można było spotkać w korowodzie. Tego roku kiepsko, bardzo źle, bo wiosna była taka, jak widzimy, zima. Tydzień tak, tydzień było ciepło, jeszcze co przyjeździ, zjedli, nie ma. No lato jest, trzeba powiedzieć, no z biedą na swoje pięć. Podczas dożynkowego świętowania rolnicy zapominali jednak o mniejszych zbiorach i dziękowali za to, co udało im się zebrać z pól. Kołoczem dziękowali m.in. książeniccy piekarze. Czy było z czego wypiekać te kołocze i ten chleb? Było z czego wypiekać? Świeżej mąki. Świeża dostawa, świeża mąka była. Barwny i zabawny korowód ruszył główną ulicą wsi na boisko, gdzie starostowie dożynek przekazali na ręce włodarzy Czerwionki Leszczyn wielki bochen chleba. Czas pracy się skończył, teraz czas świętowania. Dzisiejszy dzień, dzisiejsza niedziela to są pierwsze dożynki w naszej gminie, w naszym mieście. Tak wypada, że są to książenice i cieszę się, że tradycja tutaj zwycięża. Tradycyjnie więc nie zabrakło podziękowań dla wszystkich książeniczan od sołtysa, który, jak sam przyznał, jest nowy na swym stanowisku i niedoświadczony. Radzimy jednak sołtysowi, by brał przykład ze swych mieszkańców, którzy udowodnili w korowodzie, że potrafią stanąć na wysokości zadania.